Cześć, to jest Raya Gaspi, 119 w kolejnym filmie z Assassina. W końcu jesteśmy teraz w Masjafie. Nauczyliśmy się chyba wszystkich umiejętności, jakich się da, bo już nas nie wita tutaj kolega, żeby przećwiczyć walkę. Więc lecimy przed siebie. Zaraz na kogoś wpadnie. I w tym momencie jedziemy do Akki. Do biura Assassinów. Możesz odwracać uwagę innych, wykorzystując zwłoki. Żołnierze opuszczą swoje posterunki, żeby im się przyjrzeć. Dzięki temu będziesz... Dobra. Rafiku. Wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Moim celem jest Wilhelm z Monferratu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? Wilhelm został mianowany regentem, podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Moim zdaniem, Ryszard postąpił sprytnie. Jak to? Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach. Choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. A na dodatek jeszcze ta sprawa z saraceńskimi jeńcami w Akce. Z tego powodu Konrad powrócił do Tyru, a Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Nazywaj to jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem. Jak chcesz. Gdzie według ciebie powinienem rozpocząć poszukiwania? W Cytadeli Ryszarda, na południowy zachód stąd, a właściwie na targu, przed nią. Niedaleko znajdziesz też katedrę Świętego Krzyża. To bardzo popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszczan. Na koniec możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno ci na początek wystarczyć. Dobrze więc, nie będę ci dłużej przeszkadzał. Wcale mi nie przeszkadzasz. Dobra, ja chciałem gadać do wyłączonego mikrofonu. Zobaczmy, jak to wygląda. Wiem, że tutaj był templariusz w tym miejscu. Tutaj. Więc my tam pójdziemy, a na pierwsze co to punkt konserwacyjny. Synchronizationen. Precz, gmiocie! To są już żołnierze Ryszarda. Też po ich kolorach. Dobra. W drodze do Templariusza objedziemy sobie te punkty synchronizacyjne. Dzisiaj będzie taki odcinek synchronizacyjnych punktów. Taki trochę przedłużający tą serię. Jak widzieliście, seria z Warbenda się zakończyła. Zaczęła się w sumie tak w nieprzewidziany przeze mnie sposób, bo ogólnie myślałem, żeby to zrobić inaczej. Ogólnie myślałem, że tą bitwę wygram, ale przez to raz kliknąłem już... Raz kliknąłem, żeby bot kontynuował walkę, więc już poszedłem tym tropem. Więc no, tak naprawdę moja głupota przegrała nam kampanię, ale no... ale no, tak szczerze mówiąc, to po części się cieszę, bo można zrobić coś nowego. Ogólnie też widząc to, możecie wiedzieć już dzięki w sumie mojemu dzisiejszemu nagraniowi. Analfabeto, że jestem w trakcie zakupu nowego komputera. Co pozwoli mi nagrywać nowsze, lepsze gry, takie jak na przykład jak Escape from Tarkov, albo
z lepszej rozdzielczości właśnie Rome, czy na przykład Attilę już jednak z lepszym komputerem, albo takie gry na przykład jak nowsze kody bez problemów. Ja zrobiłem nowsze kody, albo co tu jeszcze było takiego nowszego fajnego. Jakich nowszych gier? No kurde no. Tu jest ich sporo. Nie wszystkie można grać. O! Na przykład można wrócić do nagrywania Army. Jakbym dołączył do znowu jakiejś grupy koopowej, jeśli miałbym czas na granie oczywiście. Pełno jest takich rzeczy, które można robić. Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Tu as un problème? Hey, tu nikt mi nie pomoże? Ale la ryslik! Syk! Dobra, zginąłeś. Dziękuję ci. Nie powiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, ale widziałam mrok w ich oczach. Nie mam cię jak wynagrodzić, ale bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. Czy to... O nie. Dobra. Punkt kontrolny następny, lecimy. Pani kurwa. No właśnie. Lecimy na nich. Jak nam się chce. Ale mi perfekty wchodzą. Wchodzimy wyżej. Dzisiaj odcinek będzie taki właśnie zabiegany. Będziemy starać się właśnie odblokować jak najwięcej punktów możliwych. Już nie żyjesz! Kurwa, serio spadłem. Polecimy na samą górę, tam się synchronizujemy i skoczymy na siano. Na podobnej wieży był trailer. No. Możliwe, że ty obok. To nie na placu. Tutaj gdzieś był ten templariusz. A lewo. Tam siedzi. Nie, tam siedzą dwóch krzyżowców. Dobra, wejdź na drabinę. Pamiętam, że gdzieś przy morzu siedział. Będę ciebie zabić trzeba, bo będziesz mi przeszkadzał. A jednak ty będziesz jeszcze mi przeszkadzał. Myślisz, że zdołasz mnie przegonić?
Dobra. Ja był gdzieś przy murach. Tam patrząc widziałem go tutaj. I musi być pode mną. Dokładnie. No i gitara. Dobra. Teraz ten punkt obserwacyjny zrobimy. Tego widzimy. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę tylko o parę miedziaków. Jeśli zrobi sobie krzywdę, ja mu nie pomogę. Co ten głupiec zrobi? Ludzie są strasznie głodne, jak nagrywam, ale zaraz idziemy też. Idziemy. Idę też spać. Przynajmniej muszę ogarnąć parę rzeczy. Więc po nagraniu Assassina będę mówił wam dobranoc, bo jest to godzina już prawie pierwsza dosłownie, jak to nagrywam. Muszę też zacząć chodzić trochę wcześniej spać, ale też jednocześnie trzeba robić wszystko rano, jeśli chodzi o moje rzeczy do załatwienia. O, jakąś wiadomość teamową jeszcze dostałem, super. Zróbmy misję. Próba niszczenia straganów dla informatora. Ojej! Idź przeszkadzać komuś innemu. Posłuchaj mnie, Altairze. Wilhelm z Monferratu zastąpił wielu uczciwych kupców w tej dzielnicy ludźmi wiernymi jego sprawie. Zamierza osłabić wiarę w króla Ryszarda, żądając wygórowanych cen za kiepskie towary. Trzeba pozbyć się tych przekupnych handlarzy. Znajdź ich stragany i zniszcz je. To jest jedno z głupszych zadań, jakie można sobie wyobrazić, nie? Precz stąd, mnichu! Myślisz, że mnie zgubisz? Zginiesz! Dobra, szybko trzeba ich pokonać. O kurwa, dużo ich, dobra. Mam jeszcze 2 minuty na to, więc trzeba uciekać. Kurwa mać. Drogi! No kurwa, oni tędy przyszli, serio? Jezus Maria, ale gówno. Dobra, trzeba szybko ich zgubić. Dobrze więc, schowaj się dalej! Nędzny tchórz! Dziękuję za pomoc, Altairze. Choć dobra, dla ciebie udało się. To znaczy, przysłużyłeś się ważnej sprawie. Ten papier może ci się przydać, gdy spotkasz się z Wilhelmem. Okej. Okay. To w sumie jeszcze tutaj polecimy. Ech, co by tu powiedział wam jeszcze? No tak, planuję zakup nowego komputera, dosłownie nowego. Dobre parametry, nowe możliwości. To przysłuży się mi i wam. Bez dwóch zdań. Dodatkowo, o kurwa, to ta wieża. Dobra, to lecimy. Stary głupiec,
z Macht diese Tochter! Daniel, robisz mi krzywdę! Flagę. Nie zrobiłem nic złego, czemu mi to robisz? Dobra, lecimy do góry teraz. Przysporzy mi się to mi na plus i dla i wam. Nowe możliwości do... Nowe możliwości do nagrywania i tak dalej, więc nie ma problemu. Takie, co ty kurwa robisz, co? Sram. Nie zrobiłem nic złego, czemu mi to robisz? Frodo Halley! To nie powinno być trudne! Ja mam się ciebie bać? Kolejny perfekt wszedł. Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Już? Dobra. Dobra. W sumie to można jeszcze przebiec się aż tutaj. O kurwa, patrzcie jaki tutaj króla Ryszarda, taki dowódca. Jak to wygląda? To jest ta dzielnica właśnie króla Ryszarda. I... Ryszarda, no ludzi Ryszarda, których zostawił w Akce. Nie Janitów, tylko rycerzy. Potem będzie jeszcze krzyżaków, co już pamiętam. Tam jeszcze SMS-a. Dobra. O, może nagramy całą trylogię Wiedźmina od początku. Wiecie, nagramy jedynkę, potem dwójkę, potem trójkę. Też można. Jak będzie, znaczy jak będzie mi działał oczywiście. Jakieś gry typu... Typu co? Nie wiem, jest dużo gier, które chciałbym grać, a nie mogę nie grać, ponieważ no nie mam wtedy możliwości grania no przez moje... Przez mój komputer, a też zapominam o ich istnieniu czasem, nie? To fajnie, że to jest aż tam. Tam dojdę jakoś, tam jest jakaś otwarta, nie? Co on to robi? Co za miejsce, to było w ogóle miejsce na tym. Na... screenie... na screenie właśnie z pudełka. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Coś płynnie gra dzisiaj chodzi. Stój! Nie ma... Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Aż tam. Nie powinno cię tu być. Odejdź, zanim komuś coś się stanie. Widzę tutaj drabinę, dlatego tutaj biegnę. Syk. Takim cudem. O! Udało się w skoku. O chuj. Słuchajcie, a teraz jak wejdę na przykład na to.
Teraz gdzie? Że tutaj. Patrzcie, on musi mieć parę w łapach, żeby tak się wspinać, nie? Na tą stronę, żeby wejść na ten dzyndzel. Teraz tutaj. Do góry. Wbiec po ścianie. To będzie łatwiej. Teraz trzeba obejść coś. Teraz do góry. I oto piękny widokiem na całą Makkę. I morze. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Na razie, cześci, do widzenia.